Cześć Boże kochani, witam Was serdecznie. W ostatnim moim filmiku mówiłem o tym, że chciałbym powiedzieć kilka słów, że duch chce czego innego niż ciało, a ciało czego innego niż duch. I tak sobie pomyślałem właśnie, że podzielę się Wami jednym z moich świadectw krótkich o tym, jak Pan Jezus mnie uwolnił, jak Pan Jezus przemienił mnie w jednej sferze. Była to sfera właśnie palenia papierosów. Miałem z tym bardzo duży problem, zresztą przynajmniej wobec mówiłem, że po prostu lubię to robić. Ale najpierw posłuchajmy, co mówi nam Słowo Boże. Jest to list do Rzymian, 8 rozdział, od 1 wersu do 8. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok, potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Tak mówi nam Słowo Boże. Ja dzisiaj chciałbym się podzielić o tym, jak miałem problem z paleniem papierosów i nie mogłem sobie z tym poradzić, a właściwie nawet nie myślałem o tym, że mógłbym sobie poradzić, że Bóg mógłby mnie z tego uwolnić i zaingerować właśnie, że tak powiem, w moje życie. To było na początku naszego małżeństwa. Pamiętam, moja mama pojechała na rekolekcję i zadzwoniła do mnie z tych rekolekcji i mówi: synu, chciałbym, żebyś się wyspowiadał z całego swojego życia. Ja wtedy mówię: mamo, nie, to tamto, wiadomo, ja zawsze miałem jakieś tam kilka myśli, z których chciałem, którymi się chciałem wykręcić. I mama bardzo nalegała, mówi, że rozmawiała z księdzem i mówi, że ksiądz się zgodził, że cię wyspowiada. Więc dałem się, że tak powiem, namówić. Pojechaliśmy tam z żoną. Ksiądz mnie przyjął do spowiedzi świętej, wyspowiadał. Moja żona też się przy okazji wyspowiadała. Poszliśmy do pokoju razem, ja, ksiądz, moja żona i siostra zakonna. I tam w tym pokoju zaczęliśmy się modlić. Właściwie oni zaczęli się modlić. Siostra położyła mi rękę na ramieniu moim, siedziała koło mnie. Kiedy zaczęła się modlić, nagle robiło mi się tak bardzo gorąco w moje ramię. Takie ciepłe żelazko, powiedzmy, coś takiego odczucie miałem. I zaczęły płynąć łzy po policzku siostry. I ona zaczęła mówić różne sytuacje z mojego życia. To było dla mnie też takie zadziwiające, można powiedzieć, wtedy szok. Skąd mogła to wiedzieć, kiedy widziała mnie pierwszy raz na oczy? I wtedy ksiądz zapytał się: o co chcecie prosić Pana Jezusa? I moja żona powiedziała tak: ja bym chciała prosić Pana Jezusa, żeby mój mąż przestał palić. I ja wtedy zacząłem się śmiać, ale dosłownie na głos w całym pokoju. I ksiądz zamknął oczy i powiedział tak: Panie Jezu, proszę Cię, żeby Marcin nie mógł palić. Nie żeby przestał, tylko po prostu, żeby Marcin nie mógł palić. I zaczął się modlić, zamknął oczy. To było wtedy dla mnie niezrozumiałe. No i po kilku chwilach skończyliśmy modlitwę. Ksiądz mówi: jedźcie już do domu. Więc zajechaliśmy po drodze na mszę świętą wieczorną w naszym mieście i przyjechaliśmy do domu. Następnego ranka wstałem rano i było takie coś. Odeszło. Jak mydlana bańka, pękło coś we mnie, coś się stało takiego, że nie mogłem sięgnąć po ten tytoń, po papierosy. A paliłem już, nie wiadomo, mógłbym powiedzieć, że wszystkie papierosy, żadne Rothmansy, Dunhille, Marlboro, Wydziwienne, nie wiadomo co, po prostu już mi nie smakowały. I zacząłem sobie sprowadzać z Holandii taki tytoń, który kręciłem w rękach i go paliłem, był bardzo mocny. I mówiłem wszemi wobec, że po prostu lubię palić. Do tego piłem dużo kawy, dużo alkoholu, piwa i dużo tego paliłem. I nigdy nawet jakoś tak nawet nie pomyślałem, że mógłbym właśnie rzucić palenie tak naprawdę. Kochani, Jezus przyszedł z wielką łaską, z wielkim uwolnieniem, z wielkim miłosierdziem do mnie. Jestem mu wdzięczny za to. Już tyle lat temu właśnie jestem wolny. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony za to, co czynisz w naszych sercach, za Twoje miłosierdzie. Kochani, myślę, że w
kolejnym filmie chciałbym się podzielić z tym, jak Jezus uwolnił i uzdrowił mnie też właśnie z uzależnienia alkoholowego, z picia alkoholu, z którym też miałem problem w moim życiu. Miłosierdzie Boże jest nieograniczone. Tak jak mówiłem o łotrze, tym dobrym łotrze na krzyżu, który doświadczył tego miłosierdzia Bożego, tak samo nie ma takiego grzechu, jakiego Bóg by nam nie odpuścił. A sakrament spowiedzi ma wielką moc. Myślę, że prawda nas wyzwala, że dzieląc się i mówiąc się o tym, jak się żyje, jak się żyło, jakim się jest i było człowiekiem, możemy właśnie też być może trafić do drugiego serca. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię. Cześć.